teoretycznie pewna jest nauka. No ale ostatni czas na przykład udowodnił, że ta nauka też nie daje nam stuprocentowej pewności. Żyliśmy, nadal żyjemy w rzeczywistości totalnie nierozpoznawalnej, bardzo skomplikowanej, pandemicznej. Dlatego też nie jestem w stanie powiedzieć, że nauka daje mi całą pewność względem rzeczywistości, tego, jak powinno się postępować. Myślę, że na pewno pewne są wartości, tak? Takie jak dobro, empatia, miłość. To brzmi tak górnolotnie, ale one są przecież pewne niezależnie od światopoglądu, niezależnie od poglądów politycznych, społecznych, różnych. To są takie podstawowe wartości, które uznałbym za podstawowy pewnik w tym niepewnym świecie. Bez zaufania nie ma możliwości dobudowania jakichkolwiek więzi. Nie nawiążemy żadnej więzi z nikim, komu go tym zaufaniem nie darzymy. W praktyce powinno to działać tak, jak nawet w niektórych szkołach były takie zdarzenia, takie międzypokoleniowe jakby treści, tak? Czyli młodzi ludzie uczyli się razem ze starszymi, pokazywać, że tak naprawdę te światy aż tak bardzo się nie różnią. Żeby zbudować więzi, trzeba bardziej skupiać się na podobieństwach niż na różnicach. Tak? Różnice są oczywiste, niektóre są bardzo dobre, inne są oczywiście takie, które prowadzą do czegoś złego. Natomiast no, nadal jesteśmy ludźmi, tak? I budując na tym człowieczeństwie te relacje, myślę, że można jeszcze coś wygrać. Od drugiego człowieka. Za każdym razem możemy podstawić pod to troszeczkę jakby inne pojęcia. To będzie może godność, dla kogoś to będzie honor, dla kogoś to będzie wolność, ale zawsze tam stoi człowiek, tak? Czyli jakby zawsze walczymy o drugiego człowieka. Z mojej perspektywy jako nauczyciela oczywiście najbardziej z tych ludzi, że tak powiem, uważam, że należy walczyć o młodych, no bo oni są jakby najważniejsi, są jednocześnie bardzo tacy podatni na te zranienia. Oni są przyszłością, oni są kluczem jakby do tego, żeby ten świat był lepszy. Więc jeśli my nie stworzyliśmy takiego zbyt idealnego świata, no ponieśliśmy dosyć poważną porażkę, no to cała nadzieja jest w tych młodych. Dlatego tak, trzeba bić się o drugiego człowieka, a przede wszystkim o młodego człowieka.